Ostatni referat wygłosi pani magister Katarzyna Mich, która ukończyła archeologię i teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest doktorantką misjologii na UKSW w Warszawie. Zafascynowana jest chrześcijaństwem wschodnim, zwłaszcza tym wymarłym na terenach Sudanu. Wygłosi dla nas referat Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, a kwestia inkulturacji liturgii w krajach misyjnych po Soborze Watykańskim II. Zapraszamy. Na samym początku chciałabym powiedzieć, że swój referat przygotowałam z punktu widzenia misjologa, nie osoby związanej z liturgią tradycyjną. Jestem związana z nową liturgią, więc na kwestię nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego patrzę tak troszeczkę z boku. Co może w tym środowisku się zastanawiam, co ja tu robię. I na samym początku moim głównym założeniem w tym referacie jest przedstawienie, że nadzwyczajna forma rytu rzymskiego jest możliwa w Afryce i innych terenach misyjnych, jak w Azji czy w Ameryce Południowej, to już łatwiej o tradycyjny ryt rzymski. Ale rodzi się kwestia, czy założenia inkulturacji są możliwe również w rycie tradycyjnym. I może zacznę od kwestii, czym jest inkulturacja liturgii. Na samym początku termin inkulturacja pojawił się w teologii stosunkowo niedawno. Co ciekawe, żadnym z dokumentów Soboru Watykańskiego II nie zostało użyte to sformułowanie. Choć Sobór podkreślał rolę kultury w poszczególnych narodów i wskazywał na konieczność adaptacji i przesłania Ewangelii w określoną kulturę, to używał terminu adaptatio, a nie inkulturatio. I termin inkulturacja pojawia się dopiero w latach 60., a został użyty przez Josepha Masona z Uniwersytetu Gregoriańskiego, a w latach 70. zostaje użyty przez protestanckiego misjonarza George'a Bartneya, który wprowadził inkulturację do słownika teologicznego. Inkulturacja jest bowiem pojęciem szerszym od adaptacji. Lepiej oddaje naturę procesu ewangelizacji. Zadaniem misjonarza jest nie tyle adaptacja przesłania Ewangelii do odpowiedniej kultury poprzez wyeksponowanie znaków wewnętrznych, lecz głęboka analiza i dogłębne poznanie Ewangelii celem szczepienia jej wewnątrz określonej kultury. Proces inkulturacji jest bowiem procesem złożonym, który zakłada dialog między wiarą a kulturą, gdzie obie rzeczywistości wzajemnie się przenikają i ubogacają na drodze wzajemnej wymiany. Zadanie misjonarza jest bowiem poszukiwanie i rozpoznawanie tych elementów obecnych określonych w kulturze, które mogłyby uczynić żywym przesłanie ewangeliczne dla odbiorcy w danej kulturze. Jest to zadanie niezwykle trudne, ale chodzi tutaj o wiarygodność Ewangelii. I w 1979 roku papież Jan Paweł II wprowadza ten termin do dokumentów nauczania papieskiego. I w tym samym roku zostaje po raz pierwszy poruszony problem inkulturacji liturgicznej. Profesor Crispino Valenciano wskazuje na inkulturację jako najwłaściwszą drogę, metodę dialogu między liturgią a formami religijności ludowej. 25 stycznia 1994 roku Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w
wydała czwartą instrukcję dla poprawnego wprowadzenia soborowej konstytucji o liturgii. I można ten dokument nazwać Liturgia Rzymska i Inkulturacja. Dokument ten wskazuje, że termin inkulturacja jest najbardziej adekwatny w odniesieniu do ewangelicznego stylu działania. Wskazuje on na przenikanie Ewangelii w określone środowisko społeczno-kulturowe i równocześnie w tym procesie sam Kościół poddaje się procesowi wzrostu poprzez przyswajanie sobie tych wartości z danej kultury, które są zgodne z Ewangelią. Instrukcja ustala również normy w celu dostosowania liturgii do charakteru i tradycji różnych narodów, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Sacrosanctum Concilium. I niniejsza instrukcja bierze pod uwagę bardzo zróżnicowane sytuacje, ale na pierwszym miejscu kraje o tradycji niechrześcijańskiej, w których Ewangelia była głoszona w czasach nowożytnych przez misjonarzy, którzy jednocześnie przynieśli obrządek rzymski. I według tej instrukcji przed wszelką próbą inkulturacji należy uwzględniać samą naturę liturgii, która jest uprzywilejowanym miejscem spotkania chrześcijan z Bogiem oraz z Jezusem Chrystusem. Jest ona jednocześnie działaniem Chrystusa kapłana i działaniem Kościoła, będącego jego ciałem. Kościół, ponieważ jest katolicki, przekracza bariery dzielące ludzi. Także Kościół karmi się Słowem Bożym utrwalonym na Piśmie w Starym i Nowym Testamencie. Słowo Boże ma więc pierwszorzędne znaczenie w sprawowaniu liturgii, także Pisma Świętego nie można zastąpić żaden inny tekst, bez względu jak bardzo byłby on czcigodny. Biblia daje liturgii to, co stanowi jej istotę, języka, znaków, modlitw, szczególnych psalmów. Instrukcja punkt drugi. W tym samym punkcie. Kult chrześcijański w szczególny sposób znajduje swój najbardziej podstawowy wyraz, gdy w każdej niedzieli na całym świecie chrześcijanie zgromadzeni wokół ołtarza pod przewodnictwem kapłana sprawują Eucharystię, razem słuchają Słowa Bożego i upamiętniają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oczekiwaniu na Jego chwalebne przyjście. I Kościół, każdy Kościół partykularny powinien zgadzać się z Kościołem uniwersalnym nie tylko odnośnie nauki wiary i znaków sakramentalnych, lecz także zwyczajów przyjętych powszechnie z nieprzerwanej tradycji apostolskiej. Dotyczy to modlitwy codziennej, świętowania niedzieli, rytmu tygodniowego, Wielkanocy i przedstawienia całej tajemnicy Chrystusa w ciągu roku liturgicznego. I tutaj jeszcze kongregacja wymienia kilka praktyk, jak praktyki pokuty i postu, sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, obchodzenie pamiątki Pana oraz związku między liturgią Słowa i liturgią eucharystyczną. Instrukcja wyraźnie podkreśla konieczność ewangelizacji ludzi w ich języku. Przykład Biblii, co przynajmniej tekstów biblijnych używanych w liturgii, jest więc konieczności etapem w procesie inkulturacji liturgicznej. I zgodnie z instrukcją wprowadzenie zmian inkulturacyjnych do obrządku rzymskiego musi uwzględniać trzy wymogi. Celowość związaną z dziełem inkulturacji, istotową jedność obrządku rzymskiego i kompetentną władzę. Celowość określona została przez soborową konstytucję Sacrosanctum Concilium. Istotowa jedność obrządku jest wyrażona we wzorcowych księgach liturgicznych opublikowanych na mocy autorytetu papieża oraz odpowiadających im księgach liturgicznych zaaprobowanych przez konferencje episkopatu poszczególnych krajów. A poszukiwanie inkulturacji nie ma na celu tworzenia nowych rodzin obrzędowych, odpowiadając na potrzeby określonej kultury. Prowadzi ona do adaptacji, które stanowią część obrządku rzymskiego. I co może być przystosowane? Kongregacja wymienia przede wszystkim język, który jest dla ludzi głównym środkiem porozumiewania się,
następnie muzykę i śpiew, gesty i postawy liturgiczne i sztuka. I przy gestach i kulturze, postawach instrukcja zwraca uwagę, że powinno się wybierać te gesty, które wyrażają pozycję człowieka wobec Boga, nadając im znaczenie chrześcijańskie, o ile możliwe, zgodne z gestami i postawami pochodzącymi z Biblii. Instrukcja zaleca przede wszystkim roztropność, ponieważ liturgia stanowi wyraz wiary i życia chrześcijańskiego. Należy czuwać, by jej inkulturacja nie została naznaczona choćby pozornie synkretyzmem religijnym. Coś takiego mogłoby się zdarzyć, jeśli miejsce, przedmioty kultu, stroje liturgiczne, gesty podstawowe pozwalałyby na mniemanie, że w celebracjach chrześcijańskich niektóre obrzędy miałyby takie samo znaczenie jak przed ewangelizacją. Synkretyzm byłby jeszcze groźniejszy, gdyby próbowano zastąpić czytania i śpiewy biblijne lub modlitwy tekstami zapożyczonymi z innych religii, nawet jeśli posiadają wartość religijną i moralną. Najbardziej interesowały mnie tereny Afryki i z takich najciekawszych przypadków sprawowania nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego na terenach Afryki jest działalność bractwa Piusa X oraz Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w Gabonie. Co ciekawe, są to różne formy duszpasterstwa. Bractwo Piusa posiada własne parafie bądź ośrodki, w których sprawowana jest ta forma. Natomiast Instytut Chrystusa Króla posiada własną erygowany kościół na mocy parafii. Nowo wybudowany kościół sfinansowany przez prezydenta Gabonu. Fasada była poświęcona przez kardynała Burkę. Więc jeśli chodzi o tradycyjny ryt, da się zauważyć, że ta forma istnieje na terenach misyjnych, w tym przypadku w Afryce, i jest możliwe jej stosowanie. Moje pytanie jako misjologa w tym referacie ma za zadanie postawienie pytania, czy możliwe są elementy kultur lokalnych w tym rycie. Wydaje mi się, że instrukcje kongregacji można w pewien sposób również zastosować do tego rytu, do obrządku rzymskiego. I jeśli chodzi o elementy. Co do języka. Wydaje się, że właśnie to łacina mogłaby być głównym językiem liturgicznym Afryki. W Afryce mamy problem z wielojęzycznością. W niektórych krajach mamy po 500 języków lokalnych, co uniemożliwia przetłumaczenie tekstów liturgicznych na te języki, jak również wyszkolenie kapłanów, żeby sprawowali w tych wszystkich językach liturgię. Główne języki liturgiczne dzisiaj w Afryce to język angielski, francuski, portugalski i swahili, które bardzo mocno wiążą się z kolonializmem i narzucaniem formy. Więc łacina jawi się tutaj jako język uniwersalny, który nie wiąże się w ogóle z polityką, więc jest tutaj możliwość w pewien sposób zwrócenie uwagi na to, żeby to łacina była głównym językiem liturgicznym na przykład w Afryce.
Ja, jako misjolog, w pewien sposób przychylam się na to, żeby części stałem się zarówno w życiu trydenckim, żeby były sprawowane w językach narodowych. Zupełnie zostanie tu tutaj przez Państwa skrytykowane. Zwłaszcza wierzę w Boga czy Ojcze Nasz. Co do muzyki i śpiewu. Ciekawa sytuacja była w Beninie podczas wizyty papieża Benedykta XVI, kiedy to został wykonany chorał w wydaniu afrykańskim. Więc również możliwe jest zaadaptowanie lokalnych, że tak powiem, tradycji kulturowych do wykorzystania w śpiewie tradycyjnym kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o gesty i postawy, ryt trydencki wydaje się dość mocno sztywny, jeśli chodzi o tą formę wyrazu, więc tutaj raczej nie widać możliwości zastosowania tradycyjnych postaw wywodzących się z kultury afrykańskiej. Jest możliwe zastosowanie sztuki w wystroju kościoła, również przystosowanym do rytu tradycyjnego. I wyzwania i perspektywy. Podstawowym problemem dla sprawowania nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego jest jej ograniczoność obecnie na terenach Afryki, jak również innych krajach, rejonach krajów misyjnych. Jest problem z wykształceniem wystarczającej liczby kapłanów, aby to czynić godnie. Bo co z tego, że ksiądz odczyta słowa mszał, których nie rozumie, bo jest, ma problem, żeby je wydukać. Zwłaszcza spotkałam się, studiując teologię, że najbardziej fascynowani księża mieli problem z łaciną. Więc chyba nie o to chodzi, żeby odczytać i nie rozumieć tego, co się sprawuje. Myślę, że tradycyjna forma rytu rzymskiego jest możliwa na terenach misyjnych, jednak trzeba zadbać o to, żeby była godnie sprawowana. I co wiąże się zarówno z wykształceniem księży, jak również z odpowiednią katechizacją wiernych, żeby wiedzieli, w czym uczestniczą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.